Dzień dobry, cześć, czołem witam was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, a dziś z nami jest Joszelka, Ren i Bert. Bert? Hello! Hej. I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj oczywiście GTA Online będziemy robić, że tak powiem, zapasy, będziemy uzupełniać w hangarze, bo... Będziemy robić zapasy. Ziomek, Rooster i Ron nam pomagają teraz dostarczać tutaj zapasy, no, dokładnie. Będzie nasza mata do zapasów. A jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie, subik, łapka i komentarz wsparcia, mile widziane. No tak. Dobra, przestańcie pokazywać, no palcem się nie pokazuje, to jest nieładnie. Na ciebie się pokazuje palcem, ale... to jest nieładnie. Bardzo ładnie. Ja mogę ze Szelką pokazywać palcem, bo mamy zabezpieczenie na palcach, nie widzisz? No właśnie, ja mam mamy zabezpieczenie na palcach. Gumową rękawicę. Ale przepraszam, okay. Włączyła mi się tutaj. Dobra, podejdę do Roostera tego tutaj. No, podejdź do niego i powiedz mu, co ma ale on ma głos jakiś dziwny, dobra, za dużo kawy. Mac Crow. Namierz ładunek lotniczy i muszę zapłacić 25 tysięcy, więc musimy uważać, to strasznie drogie jest. Okej, kontaktuję. Rooster skontaktuje się z tobą, gdy ładunek lotniczy zostanie namierzony. Idę za nim. Też, to ja idę za Berber. No właśnie, nie wiem, gdzieś zaczął iść. On cały czas coś mówi, nie? No on będzie tak. Dobra, śledźmy go. Dobra, idziemy. Ogólnie do Rona jest ostrzeżenie. Paweł, włamałeś się, idziesz nie tak jak powinny, jak wszyscy. A, czekaj, dobra, wchodzę. Gęsiego. Dobra, Gęsiego idziemy. Śledzimy go, tylko tak, żeby nie widział, że wychodzimy. Tak, żeby go nie widział. No, uważajcie. No nie widzę. Zobaczymy, czy się uda. No idź. No. Zniknął. No dobra, to chodźcie, wejdźmy do Avengera. Chodźcie do Avengera. Ej, wyszli. No i wyszli. Wzięli i wyszli. No bo chciałem dalej za nim iść. Zaraz wyskoczę stamtąd. Poczekajcie, wyskoczę. Ej, nagle on się... I on się nagle teleportował. Ale... Chodźcie Avengerem, tak. Ja tutaj... Nie mogę wejść. Ja tutaj teraz zostawiłem Titana przed wejściem. Dokładnie, chciałem pranka zrobić, żeby zostawiłem Titana przed wyjściem z hangaru. I go nie ma. Dobra, spokojnie, poczekaj, i tak mnie weźmie z respi gdzie indziej. Powiedz, mi z respiło. Tak, no dobra, ląduję, uwaga, tutaj proszę, zapraszam. Czemu ja mam zaznaczony rzadki pojazd eksportowy? No bo musisz go ukraść. Tak, bardzo ładnie się wywracasz. No, dzięki. Generalnie nie możemy wejść. To czekaj, do przodu trochę dam. W tym miejscu nie możesz skorzystać. Spoko, jest, tutaj płasko jest, jak nie powiem gdzie. Znaczy nie, bo tu jest hangar, wiecie. Ja jeszcze dalej. A, do tyłu, do ładowni. Ja mogę. Musisz tam Berber, do tyłu. Ja, o Berber, bo nam zajęli miejsce tam. Dobra, ja ogólnie zadzwonię jeszcze będę oglądał na kamerce z kokpit. Dzwoń. Bo do Rona podobno też można zadzwonić, on też lokalizuje, tylko nie wiem, czy można jednocześnie tu i tu zadzwonić, nie? Ten gość sobie jest wszędzie. Wkręć się na akcję, wezwij ładunek lotniczy. Namierz ładunek, okej. Czemu lecisz do góry? Musisz tak, no prosto. Ogólnie będę skakał. Nie ma, nie skacz, chłopie! Bo jeszcze nie teraz. Dobra, dajcie mi chwilę, Ron musi to zanalizować, przeanalizować i tak. Gdzie... O jest, Ron zadzwoni, czekaj. Zabierz chemikalia i dostarcz je do hangaru. Dobra. Radzisz daleko? Czekaj. Też do mnie też dzwoni. Helikopter nam się zrespił, ale okej. Na plac budowy musimy lecieć. Dobra, spoko. Trzymajcie się tam. Jak chcecie, to wejdźcie na działka. Nie na działko. Ej, nie chcę, bo to jest Matrix. Już Matrix? Nie widzę, gdzie mamy lecieć. Jak to z powrotem? Jak go tam jeszcze nie było przy tego ładunku? O czym gada w ogóle? Jak daleko to jest? Nie widzę. Już jesteśmy prawie, że na miejscu. Tak? A, dobra, to ja już w takim razie przyłączam się na... Tutaj przed biurowcem, no. Przed plac budowy. Czy na dachu na biurowca? Plac budowy. Halo? Plac budowy pod tobą. Plac budowy, gdzie? No spokojnie, gdzie? Czekaj, muszę wylądować. Jezu, ile razy dawaj, będzie jakaś misja na placu budowy? No bo plac skończył budowy. Jak skończył budować, to już nie będzie na placu budowy, stary. Będzie już na jakimś jak budynku. Nie, to jest na budynku. 10 lat minęło, jeszcze tego nie zrobiłem. Ląduję na dachu. Nie, pod budynkiem. Czekaj, albo pod budynkiem, albo na dachu. Dobra, to ja ląduję na drabinie. Ja nie widzę. Ej, dobra, uwaga, będę skakał. Nie skacz, chłopie, na dachu. Na dachu to jest. Dobra, musimy na samą górę wlecieć. O! To nie była drabina. O. Dobra. Re, no stary. O co ci chłopie chodzi? Wiesz, kiedy ja wyskoczyłem? Wiesz, kiedy ja wyskoczyłem? Z 5 lat temu. Dobra, no, ej, tu jest ładunek. Dobra, widzę. Mogę wyjść? Nie, jeszcze nie. Tam nie? Się tam nie wbije. Tu jest jakaś winda. Dobra, zniszcz skrzynię. Okej. Ja wysiądę. Dobra, musimy wysiąść. Okej, to będę strzelał do nich. Nie, nie jest działka, nie jest działka tego. Czemu nie jest działka? Poszedł do góry. Tu jest za blisko. Do skrzynię. Dobra, to ja a gdzie są? One są niżej? Trzeba wyjść na dół. No, wyjść na dół to chyba zejść. Zejść na dół, sorry.
No, gdzie mnie zrespiło? Wyrespiło mnie poza w ogóle na ulicy. Co? Co? Na ulicy mnie zrespiło, jak wisiałem. Powodzenia, panie Berber. Jak na ulicy? Ja cię kręcę normalnie, dobra. Nie bardzo nieładnie. Panie, tu, gdzie są te skrzynki? Muszę jeszcze wyżej. No tutaj na dachu. Weź tam helikopter albo coś i weź się posuwaj do góry. Nie no, co? Fajnie, że rzekomo fajnie. Nie da się bez? Ła? Dobra, tutaj życie potrzebne mega. Jest ewidentnie. No jest? Mega gigacio. Dobra, mogę zniszczyć tą skrzynkę, to ja rzucię tym. Helikopter tutaj jest, w razie czego to uważajcie ten z helikopterkiem. I tutaj jest skrzynia. Nie no, super. Biegam wszystko dookoła. Jać, dobra. Tu jest winda towarowa, no nie? Nie przejmuj się, jest dobrze. Ta winda towarowa nie chce jechać. Wyzywaj helikopter szybciutko. Jeszcze tutaj chce do mnie porozmawiać? Jak tutaj skasuję? Czekaj, bo mnie zaraz skasują. Halo, windo? Pan dostał w łeb, a pan się nie chce położyć. Nie nadajesz. Dobra, bo to muszę zejść. Dlatego ja zawsze kupuję ten towar, a nie kradnie. Ja nie... Co kupuję? To nie jest... Wszystko się we fakturach ma zgadza. Dobra, bo śmigłowce lecą. Pora tutaj ewidentnie wziąć powodzenia. Coś idę. Mocnego. Idę sobie na Orkar. Dobra, jeszcze trzeba je poniszczyć, jeszcze. No, więcej tego tu jest. Dobra, chyba wiem, jak tu... Dawajcie, bierzcie tamten i lecicie na górę. Tu jest, lecicie. Dobra. Panie szefie, ja wezmę Suprę. Dobra. Ja Suprę wyjadę. Biorę tutaj, o, tego. Wszystko poniszczone. Wszystko? No nie do końca wszystko. Ja Suprę wyjadę, panie prezesie. Zabierz chemikalia, okej. Okay. Tu musimy wziąć te chemikalia, te, które tutaj są. Dobrze. Ja jedno wzięłam. Wziąłaś jedną? Tak. Okej. Okay. Dobra, też wziąłem jedną, ale została jeszcze jedna. Jeszcze jedna osoba jest znowu potrzebna. A, bo jedna jest zniszczona w ogóle. Nie możecie wziąć więcej? Zniszczyliśmy chyba złą chemikalię, żeśmy zniszczyli. Okej, okay, to widocznie tak się właśnie stało. Okej, okay, czekaj. Już wjeżdżam, Suprą. Mam sobie ładunek, no. Wjeżdżasz Suprą? No pewnie. Także jednym tym, czy jedna radę? Osoba musi jeszcze podejść. Ja nie dam rady. Ląduj. Ja no, nie dam rady. Ląduj to jakoś. I zgarnij tamto to. Tutaj. Tędy, masz... tutaj, poradnik dla opornych. Ogólnie nie wiem, czy to ja zniszczyłem, czy Joszleka zniszczyła. Możliwe, że ja, no. Na pewno nie ja i Berber. Ha! No to na pewno. Było. Ale mam tatuaży. Dobra, ewidentnie tam trzeba będzie strzelić. Dwie rakiety. Jeszcze wyżej. Okay. Dobra, zabieram. Dobra, chodźcie, ten kto... Dalej brakuje nam renda. Ja nie mogę. Obiecałem, że wjadę tą Suprą. Wy najpierw mówicie Engura, a nie jednak był Engura. Ja nie mam. Dobra, ja idę do Avengera w takim razie. Biegnę do ciebie. Mamy dostarczyć chemikalia, dobra, proszę bardzo. Ja, dobra. Obok ciebie gdzieś, Ren, jeżeli masz możliwość, to cię zgarnę. Przecież nie musisz. Jakby się okazało, byłoby lepiej. Dobra, czekaj, próbuję wystartować. Gdzie jest Ren teraz? Lokalizuj Rena, jest na dole, ten, na ulicy, dobra. Skakuję. Ale już byłem Suprą gdzieś tam na górze. Bo jeszcze mi schodów brakło do góry. No! Chłopie, tu się nie da wjechać na górę. Chłopie, co się nie da. There is that a Supra. Dlatego helikopter był na początku zrespiony. Makes sense. Czym się wchodziło do tego? Do dobra, powoli ląduje. Nie boję. Przetrzymać trzeba. Albo na G chyba. A nie na E? Przetrzymać? Na E to właśnie się... E to jest dym. Dobra, to mnie... O, dymi się Avengers. Ja mogę wejść, weź mnie Berbert, bo tu nie mogę wejść, nie ma znaczka na dole. Co? No nie można wchodzić do środka. Jak nie można? Gdzie zlatujesz? Mnie Berbert, weź mnie. Jak nie można? Jak chcę inny kontent niż ze środka, znowu chcą mnie w tej puszce zamknąć. W tym momencie nadlatuję nad tobą. Dobra, oczywiście profesjonalnie to robimy, jak zawsze. Jesteś drugim pilotem, dobrze. Mogę strzelać. Pilot. Paweł, dymisz się. Dobra, patrzcie jak lecimy, pięknie. Dymisz się, właśnie Paweł, dymisz się. Coś ci cieknie, coś ci cieknie. Co? Tobie cieknie. Co ci cieknie, no. Tobie cieknie. A wy co, takie zgodne małżeństwo nagle? W ogóle chciałem powiedzieć, że ten... Bo lecimy, że ja się boję, że mnie tutaj nie wyrzucił zaraz, wiesz? Dobra. Dlatego tak jest zgodna rzucić jestem. Ładunek nad hangarem. Okej. Okay. Wybuchy. Ale tu mamy rozwalić nasz własny hangar? A, nie, to ja mogę... Może zrzucić, jesteś kurierem. No gdzie ty żółte kółko to no poprawiasz? Poczekaj! Ląduj ładnie, a nie... No. Bardzo ładnie. Proszę bardzo.
Profesjonalnie. Bardzo dobrze, dostateczny. Śmieszne, że. Bez sensu. Śmieszne, że drugi pilot jest w tym, nie? Aha, bo ja też mam to, dobra chwila. O, że drugi pilot jest w śmigłowcu, ale z tyłu. To miejsce tymczasowo znaczy zamknięte. Jakim prawem, ja się pytam, zamknęli nam tutaj? Ogólnie został nam jeszcze jeden ładunek, ogólnie bardzo, jak to ładunek twój został. No tak, no bo zapomniałem, że ja go też mam. Proszę nam tu włożyć. Ja się nie narobiłem w tym odcinku. Widzicie, tak to się robi. Tak. Spokojnie, prawdopodobnie będzie jeszcze jeden, ja tu wsiadam z powrotem. O. Ja mogę sobie pożyczyć jakiś inny od ciebie? Nie mam żadnego pojęcia, sprawdź. Się nie mogę. Proszę mnie tutaj, mogę tu wejść? Nie. Dlaczego nie mogę wejść? Co za chamsk. Jak ja wsiadłem dopiero. Omuwa. Ja wychodzę. Dobra, nie chcę mieszkać w hangarze. Wezmę sobie ten śmigłowiec. Mamy część ładunku, okej. Okay. Spoko. Teraz jeszcze powinien być ten ziomek, do którego podeszliśmy i zapłacimy mu 25 tysięcy za zlokalizowanie tego. Czemu ten helikopter się tu pali? Można wejść do tyłu? Mogę. O, elegancko. Znowu będę oglądał ściany? Dobra, tylko pytanie... To z tym ziomkiem. Czekaj, bo... ja chcę wejść do środka! A nie wychodzić, paruwo jedna. Dobra, słuchajcie, ten normalnie ziomek, któremu zapłacimy 25 tysięcy, jeszcze się nie odezwał. Czekamy i czekamy, więc ja po prostu zadzwonię do Rona po kolejny ładunek, żeby nas zlokalizował gdzieś. Dlaczego to wysadzasz? No nie. Ładunek lotniczy. Dawaj, ładunek lotniczy, musimy coś przejąć, musimy im coś ukraść jeszcze. Tak, muszę poczekać chwilę, niech on tam sobie ogarnie, ale powinien szybko oddzwonić, tak mi się wydaje. Pyku! No Jaszaka, przestań gdzie mnie tu Titan? Bić. Był mój Titan. Dobra, Ren dzwoni. Ren czy Ron? Okej, okay. Ron. O, auto! Chodźcie! Udaj się do Alamo Sea i zrespił nam bardzo fajny samochodzik. Dobra, podjedźcie. Ale podjedźcie. Dobra, jednak jest dwuosobowy. Aha, to nara. Ale bardzo fajny. Słuchajcie, to jest ten nowy samochód. Faktycznie. To jest ta nowa fura. Co za ludzie. Dobra, to ja dzwonię po swoją super. Ale fajne. Dobra, Berber, osłaniaj nas śmigłowcem, tylko nie rozwal nam auta. Ale ładne auto, trzeba będzie dziko śmigować. Czy on jest elektrykiem? Nie. Patrz, Ren, zobacz. Serio dwuosobowe? Ale nie wygląda, no. Dobra, bierz do Berberta, Berbert, podrzuć Ja tu mam super swoją, patrz. Patrz jak się błyszczy. Zaraz, czekaj. Almo C. 9 kilometrów mamy jechać? Bo się do fajne auto, fajne auto. Super autko. No dobra, no to widzimy się chyba za chwilę, nie? Widzimy to się dobra, chyba to na miejscu. Ja. Dobra, moi drodzy, dojeżdżamy. Czyli leci, Śmieszelka z Renem też lecą jakąś awionetką gdzieś tam. To nie jest awionetka, to jest mini pasażerski. Prywatny odrzutowiec. Dobra, słuchajcie. Co ty robisz? Wyskoczcie tam i na spadochronach, słuchajcie, zrzut. Ląduje. Zrzut taktyczny zróbcie tam. Nie! Ale nie tak nisko. Chłopie. Wejdź na wylądowałem, no. Co? Dało się. Strzelają do mnie. Pomocy. Dało się, kto wątpił? Nie, rozwalcie łódki, weźcie do jakiejś łódki, musimy mieć jakąś łódkę. Dobra, ale chyba trzeba się tych gości pozbyć. Tak, zdecydowanie trzeba. Piu, karabin daj. Dobra, spoko, czekaj, prawie wszyscy leżą. Jeszcze jeden gdzieś jest tutaj, tajniaczek. Dobra. Berber, co robi wybuchy. Zapraszam na pokład, Berber, zostań w śmigłowcu, osłaniaj nas. Ja zapraszam was tutaj do łódeczki. Mam nadzieję, że Rzeszoka też... Tak, zapraszam, łódeczka, tak. Dobra, wbijam. Dobra, tutaj jest dużo miejsca, więc nawet Berber by się zmieścił. Dobra, ja chcę wsiąść. Masz wsiąść? To masz tyłu. Nie mogę wsiąść. Masz tyłu drugą. Siedzę. Możesz siedzieć, dobra. Okej, dobra, no to płyniemy. Ale trzęsie. O! No czekaj! Dobra. Niebezpiecznie. Nie, chyba wypadła. Nie, pokaż się tą drugą jednak. Jaszaka niestety wypadła z organizacji, także no cóż. Ren, czemu ty wysiadłeś? Bo tak. Ja chcę do góry! Ja bym się przepłynąć tutaj, no. Patrz. No garnijcie szybciutko. Ja już jestem. Co ci chodzi? Jaszaka, wsiadaj, no. No czekaj chwilę. Dobra, bo się utopisz. Dlaczego nie mogę? Nie utopię się. Dlaczego nie mogę płynąć? Co jest? Podpłyń i spacja. Dobra, mogę lecieć czy nie? Płynąć czy nie? Tak. Chyba dobra, możesz. Bo chodzi o to, że synchronizacja, ale że ja nie wiem, czy wy jesteście na tym, czy ja nie. Ja jestem. No, także proszę mnie tu informować na bieżąco. Cały czas jestem. Jestem. Wiesz co? Jest. Ogólnie, czy tu jest łódź podwodna? No. Dwuosobowa. Ja nie mogę. Łódź i magnezu musimy poszukać na barce. Rozwalcie tu szybko. Przewaliłem głową o dół barki. Dobra, odszukaj wyłącznik.
Jazda. Ej, co za nóż? O, znowu. Co się dzieje? Wyrzuciła się z gry? Nie, spokojnie, ale nie umiem pływać. To jest kolejna rzecz, której nie umiem. Dobra, spokojnie idę, podszukać wyłącznik. Nie umiem pływać i latać. Ktoś tu jest, Paweł wyłącznik. Znajduje. Dobra, znalazłem wyłącznik. Opuszczę, może nie strzelać do mnie teraz. Berbe z szyi w łódkę, ale fala uderzeniowa mnie. Używam wyłącznik. Schowaj tą oddycharkę. Dobra, spadło. A, już wiem, czemu ta łódź podwodna jest nam potrzebna. Teraz już chyba też rozumiem, choć się tam jest łódź podwodna. Jedną osobę mogę chyba w takim Jak generalnie... Wziąć do awizy. W ostatnich czasach jestem trochę uprzedzony do takich łodzi podwodnych. Nie, to jest czteroosobowa, ej. Dobra, no dobra. Gdzie ty jest? Wsiadasz? Zapłacę ci 200... Ja nie mogę. Okej, okay, dobra, słuchajcie, ale spoko. Okay. Joszelka, Dobra. Dobra, to pójdę na mi. Powiem ci... Ja na szortach robiłem testy. Muszę wam powiedzieć, że łódź podwodna jest słabsza od stroju nurka. No stary... Ale Berber, wysoko jesteś. Ja ci nie zapłacę 250 tysięcy, ja nie chcę zobaczyć Titanica, nie chcę. Dobra, zobaczymy Titanica. Nie, dobra. Zostawcie Titanica. Ej, bo ja nic go. Nie widzę, czekajcie. Otwieram, o, nie. Mogę wsiąść do ciebie, Berber? Nie mogę. Głęboko, man. Tylko muszę być... Albo już wypływać, bo się cykam. Tylko proszę, nie wywal mnie ze śmigłowca. O tak, jest, właśnie no. Tak. Czekaj, dobry. Rondo mnie dzwoni. Do mnie też. Rondo mnie dzwoni teraz. Mamy zasięg. Zabierz ładunek na brzeg, gdzie można będzie go przenieść na pojazd dostawczy Rona. Śmigłowiec bojowy leci jakiś chyba. Oj. Chwila. Czekajcie, co tu się dzieje. O, cześć, Joszelka. No ja chcę, transportu. Na szczęście masz normalny ster. Nie mam. Ale Paweł ma. Siadaj, Joszi. Ale przypomina mi to kontroler, Paweł, wiesz? Ten twój ster. Tak, trochę tak. Trochę tak. $35. Dobrze, Josz. Ogólnie ja to mam przyczepione u góry, znaczy z przodu jakoś tak dziwnie ten kontener. Więc śmieszna sytuacja. Wrzutego punktu, dawaj. Daleko ten punkt jest właśnie? Nie, kawałek minimalny. Na brzeg. Także ten brzeg to jest taki... Ten żółty punkt. Spoko, dobra, to musimy dopłynąć. Tak, to musi dopłynąć, ten musi dopłynąć. No to wy sobie lećcie, a ja se płynę, nie? Z Renem. No tak, ale jak was zaatakują, to później będzie pomoc! Nie no. Właśnie, pomoc. No masz to zaatakować. Ile tam pod wodę lecisz? No bo to nurkował mi, to jest łódź podwodna, proszę wypłynąć. Ja się boję nurkowania. Na powierzchnię. Ale cóż, ale czemu ty strzelasz, Bert? Musiałem się pozbyć... nas, albo coś. Musiałem się pozbyć... rybek. Trafie. Balastu, dobrze, bo za wolno lecisz, rozumiem. No co, właśnie, tak się? Właśnie... Co? Tak. Paweł? Co? Paweł? Musiałem pozbyć się balastu, właśnie się zesrałem. Teraz trzeba będzie powoli wypikać. Powoli dopływamy, ogólnie rzecz biorąc, do brzegu. Więc elegancko, ładnie, super, fajnie, proszę bardzo. Co tu jest, jakaś... A tam jest ta, jak to się nazywa? Furgonetka jakaś chyba. Albo ciężarówka. Czego mam wrażenie, że... Czego mam nie mogę z pysie kamery w ogóle być w tej łódce. O, czekaj, coś mi się tutaj... No, szybko pakuj patrzymy w niebo. Ciężarówki. Słyszę, że to jest pakowane. Tymczasem. Oczywiście, dobra, okej. Okay. Spoko, no to teraz zapraszam w takim razie do ciężarówki, zapraszam do kładu. Albo zostać śmigłowcą. Nie chcę do wody. To ja chcę do kładu. Dobra, ogólnie ja już powoli jadę, bo oczywiście symbolicznie 9 km mamy do serio? Hangaru. No, super. No, nie ma co się przejmować. No, nie, żelka, naprawdę. Dobra, to widzimy się za chwilę w takim razie. Bert i Oszalka. Ja mam 6. W tym. 8. Osłaniajcie nas elegancko. Dobrze, osłaniamy. Chyba nawet nikt cię nie atakuje. Nie, właśnie gonią mnie, tu czerwone punkty się pojawiły. No, jak zawsze. No, ale... Co jest? Jedź, dobra, kurde, spoko. Jedź, typie, jedź! Za wami są jakby co, Bert. No tak, ale dobrze. Ja się nie odwrócę, tak. A, no dobra. Yoshi ma teraz moc. Dobra, moi drodzy, pod osłoną nocy dojeżdżamy. Uwaga, proszę mi tu nie rozwalić ciężarówki. Ja tu mam bardzo ważne zwierzęce. Chciałam się dopchnąć. Zwierzęce jakieś tam coś mam. No. Nie pamiętam co, jakieś zwierzęce coś. Tak było. Ładunek. 4 z 4. Dobra, okej, okay, proszę bardzo, elegancko.
Ron dzwoni. No to co, to ja myślę chyba, że tym symbolicznym akcentem tutaj pora, bo kończy się czas antenowy. Dobra. W związku z tym, że się kończy czas antenowy, no to trzeba będzie, czekaj, o. Jakoś tu nawrócę się może. Nawrócę się. Nie. Aha, bo żeś ty wyleciał, jaka paluba. Kto to do mnie strzela? Halo? Halo? Co to ma być? Gdzie jest Paweł? Nie widzę go nawet. Wypad. Easy unik, man. Easy unik, man. Dawaj Polska górą. Berbert, razem, co jest grane? Co to, nie gramy razem w drużynie? Ja sobie tylko latam. Wypad, czekaj, Joszelka. Halo, Joszelka. Petarda? Tak. Co to ma być? Nieładnie tak. Patrzcie teraz. Pyk. Haha, teraz mnie nie namierzycie. Albo jednak? No chodź tutaj. Co to ma być? Wracaj. Ej! Yeah! Joszelka! Joszella? Railgunem mnie wzięła. Oszukistka! Także tym symbolicznym akcentem. Strzeliłem railgunem. Czemu ten railgun istnieje w tym momencie? No właśnie, dlaczego to oszustwo nie powinno istnieć coś takiego. Strzeliłem w tym samym momencie railgunem i myślałem, że to ja. Dobra. Nara.